Co roku mamy mianowicie w szkołach specjalnych kilkaset dzieci oraz ponad setkę pedagogów. I teraz dzieci te oraz pedagodzy marzą o następujących rzeczach. Marzą na przykład o pokoju nauczycielskim, którego nie mamy. Proszę sobie wyobrazić, że dla ponad setki pedagogów nie mamy pokoju nauczycielskiego. Świetlica zorganizowana jest w stołówce. Nie mamy sali gimnastycznej w jednej z lokalizacji, bo samo tu mamy dwie lokalizacje szkół. Nie mamy sali gimnastycznej w jednej z tych lokalizacji, co jest dość istotnym problemem, ponieważ dzieci niepełnosprawne bardzo dobrze rozwijają się poprzez aktywność ruchową. To jest dla nas dość dużym problemem. Mamy bardzo wąskie korytarze. W bibliotece nie mamy okien i książki mamy w kartonach, ponieważ nie ma miejsca. I jakby marzenia sanowskich dzieci i pedagogów zmierzają do tego, żeby na przykład był pokój nauczycielski, była to biblioteka, była sala gimnastyczna, nie musi być wielka. My rozumiemy, że dzieci pełnosprawne powinny mieć lepsze warunki, ponieważ mają większy potencjał rozwojowy. Nie możemy się tutaj oszukiwać. To one będą kiedyś inżynierami, one będą kiedyś lekarzami. Nasze dzieci nie będą. Niemniej jednak wyobrażam sobie, że dzieci w Sanoku nie muszą koniecznie uczyć się w byłej zaadoptowanej stajni, bo takie parametry ma ten budynek, jeden z nich. W drugim budynku natomiast mamy dość istotny problem z grzybem, który gdzieś tam na niższych kondygnacjach występuje, dość mocno akcentowany przez rodziców. Żeby było też uczciwie powiedziane, te warunki nie są jakoś tragiczne, nie są najgorsze. To dzieci tam się uczą i od lat, natomiast nie są one, twierdzę, wystarczająco dobre na taki powiat, na ponad 100-tysięczny powiat, którym jest sam. Jest to dość sprawa taka wstydliwa. I chciałem teraz nakreślić pewną, że twierdzimy, że po prostu problem ten przerasta nasze jakby możliwości lokalne, ponieważ powiat sanowski nie jest, jak wszyscy wiedzą, w super kondycji finansowej. I ten problem nas jakby troszkę tu społeczność lokalną przerasta, aczkolwiek pojawia się szansa, ponieważ budynki gimnazjów mogą być uwolnione na skutek reformy centralnej, która jest przeprowadzana. Niemniej jednak też jest pewien problem, bo wiadomo, że budynki gimnazjum są budynkami miasta. Miasto musi dbać o swój interes, miasto musi dopinać swój budżet, wiadomo. I dlatego też musimy i chcemy spróbować i rozmawiamy tutaj z Radą Miasta i z Radą Powiatu, jakby ten problem rozwiązać tak, żeby dało się ten problem dzieci rozwiązać, a jednocześnie nie obciążać na przykład miasta jakby przeniesieniem tego budynku gimnazjum i tak dalej. Niemniej jednak jak patrzymy na listę projektów europejskich i możliwości pozyskania finansowania na budynki szkoły, czy na adaptację nowego budynku, czy na adaptację budynku szkoły, to tych środków tam nie ma. Dlatego też pozwoliłem sobie zabrać głos, żeby zainteresować zarząd tą sprawą i ewentualnie dać taki przyczynek do rozważenia, w jaki sposób można by było ten problem rozwiązać, korzystając z szansy na przykład pojawiania się budynków gimnazjum i nie obciążając jednak jednocześnie za bardzo miasta. Ponieważ pan burmistrz zwraca tu uwagę, że nie może to tak być, żeby miasto zostało obciążone tym problemem, który de facto jest problemem powiatu, bo to powiat jest obciążony. Także ja w imieniu Rady Rodziców serdecznie zapraszam Zarząd Województwa do tych obiektów. Chętnie pokażemy konkretne sprawy, które tam są problematyczne. I na zasadzie otwartej dyskusji i zaangażowania chciałem ten temat poruszyć i dać przyczynek do jakiejś bardziej poważnej dyskusji w tej społeczności lokalnej na temat tego wstydliwego problemu, który tutaj występuje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, opis sytuacji przedstawiony przez Pana jest jak najbardziej prawdziwy. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i to z różnych przyczyn. Musimy pewien krok poczynić, próbujemy wspólnie i z Radą Rodziców, i z nauczycielami czynić te kroki. Wspólnie razem na tej właśnie sali rozmawialiśmy z panem burmistrzem na temat możliwości przejęcia, na przykład przez jedną ze szkół. Oczywiście forma przyjęcia to pozostaje do dyskusji, ale my musimy czekać na to, czy miasto będzie w ogóle w stanie cokolwiek wygospodarować i na jakich zasadach.
ku temu są robione specjalne ekspertyzy, jakieś tam audyty i jesteśmy umówieni, tak jak zresztą Pan był wtedy chyba świadkiem tego, w maju na spotkanie i w tym momencie będziemy musieli podjąć decyzję. Albo jest możliwość załatwienia w taki sposób, że to będzie adaptowana szkoła gimnazjum na SOS-u, albo nie będzie takiej możliwości, w związku z tym mamy już tu przygotowywane następne dwie wersje. I to nie jest problemem wersja, bo mamy dwie wersje, rozbudowę tamtego już istniejącego budynku, gdzie jest bardzo trudne, bo nie ma tam w ogóle miejsca, lub budowa nowego. I wszystko się rozbija o tym, że my nie mamy środków ani na żadną z tych wersji. Już analizujemy do kogo i na jakich zasadach możemy się zwrócić o pomoc. Pewne możliwości istnieją, ale inwestycja nowa to jest kilkanaście milionów złotych i bardzo trudno będzie to w jakiś rozsądny sposób zmieścić, bo jeżeli nawet dostaniemy gdzieś propozycję 50 na 50%, to ponad 10 milionów na 5 milionów to jest rzecz, którą na dzień dzisiejszy w żaden sposób nie może udźwignąć. Te rozmowy będą trwały. Ja myślę, że stopniowo będziemy dochodzić do jakiegoś wspólnego rozwiązania. Dziękuję. Dziękuję bardzo.